Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy filmik. Dzisiaj Wam pokazuję, jakie u mnie są tutaj chmury. Zanosi się na burzę albo na deszcz kolejny. Zrobiło się tak nieciekawie, a ja przyszłam do ogrodu, żeby coś popracować, ale przeważnie zawsze się coś dzieje. Albo pada, albo burza, albo znowu jest ogromny upał. Dzisiaj w planach zbiorę mięty, bo chcę sobie posuszyć miętę, żeby mieć na ziołową herbatkę, jak również w szklarni chcę sobie ogłowić pomidory. A dlatego ogłowić już najwyższy czas, bo już rosną ponad moją siatkę i postanowiłam je właśnie poogławiać, czyli zakończyć już ich wzrost, żeby nie szły już do góry, tylko właśnie wszystko poobcinam, tak żeby już zaczęły się szybciej czerwienić, no i żeby nie rosły już do góry, no bo niektóre są już ponad siatkę. No i oczywiście, jak się nam uda, to zrobimy sobie również dzisiaj test kilku odmian pomidorów, które wybiorę te, które są już dojrzałe. Więc zapraszam do oglądania i zaczynamy. Tutaj Wam jeszcze pokażę tytoń ozdobny, a dlatego, że jakby ktoś chciał na przyszły sezon w swoim ogrodzie, no to tak wygląda tytoń ozdobny. Powiem Wam, jest bardzo rozgałęziony. Tu jest tylko jedna sadzonka. Jedna taka sadzonka była, a to się tak rozrosło, że jest cała taka kępa. Jest tego ogrom. Jest takim bardzo, można powiedzieć, kwiatowym wypełniaczem, ale konsystencję ma taką troszkę klejącą jak petunie. Kwiatów ma ogrom, tylko u mnie to jakoś nie pachnie. Nie wiem dlaczego. Tytoń ozdobny miał pięknie pachnąć, ale u mnie tutaj w ogrodzie jakoś słabo go wyczuwam. No, ale jako roślinka bardzo taka rozrośnięta. Tutaj jest jeszcze tytoń w innym kolorze, białym i takim jasnoróżowym. No i zobaczcie, jak on się mocno rozrosnął. Można powiedzieć, jest takim nawet krzakiem. A ja myślałam, że to będzie po prostu jedna taka roślinka, jak na przykład lilia, ale nie. Jest bardzo taki rozgałęziony. I na pewno w przyszłym roku nie wiem, czy go będę sadzić, bo za bardzo się, można powiedzieć, tak rozrasta. Tutaj również tytoń ozdobny. Na pewno ma piękne kwiatuszki. To jest jego wielka zaleta, takie dzwonkowe. W jasnym, w ciemnym różu i w białym. Dzisiaj oprócz mięty jeszcze sobie nazbieram borówki, bo powiem Wam, już pięknie dojrzewają, mają dużo owoców, a warto mieć swoje boróweczki, no i zrobić z nich sok, który jest też również bardzo zdrowy i potrzebny. Ale idziemy teraz na miętę. No i mamy miętę. Mięta czekoladowa, bardzo miętowa, bardzo intensywna. No i przepyszna herbatka jest z tego właśnie suszu. Ja sobie suszę. No i mamy gotową na zimę herbatkę miętową. Powiem Wam, wystarczy tylko troszkę poruszać tymi gałązkami i one już pachną bardzo, bardzo miętowo. Więc zabieram się za zbieranie mięty. Oczywiście te kwiatostany sobie pousuwam, bo niektóre już tutaj zawiązały kwiaty i kwitną. No i mięta nazrywana. Myślę, że tyle wystarczy. Taka jedna wielka kępa. Teraz sobie poodcinam te wszystkie kwiatostany. No i poobrywam. Będę suszyć tylko listki. Nie te łodygi, tylko listki. No i dam sobie właśnie do suszenia. Ale również tutaj mam miętę, nie tylko czekoladową, tutaj trochę mięty meksykańskiej.
tej o tym smaku anyżowym. Również sobie jej troszkę posuszę, nie za dużo, no bo krzaczek jeszcze nie jest za wielki, nie chcę jej całej obrywać, ale troszkę, żeby mieć. No a teraz idziemy sobie wybrać kilka odmian pomidorów, które sobie rozkroimy, przetestujemy, zobaczymy, jakie są w smaku, no i czy są fajne. Taki oto czerwony, średni pomidorek dzisiaj będziemy testować. Rośnie w ogrodzie. Jest to odmiana Arkon. Bardzo plenna, czerwona. Można powiedzieć taki zwyczajny, czerwony pomidorek średniej wielkości. Więc będziemy go testować. Ma dużo owoców. Zaraz zobaczymy, jakie jeszcze pomidorki tu w ogrodzie są już dobre do sprawdzenia. Odmiana Szach, który również rośnie w ogrodzie. Podobny do tamtego pomidorka. Zobaczymy. Również jest czerwony, średniej wielkości, ma dużo owoców, ale powiem Wam, w ogrodzie słabo rośnie. Niestety liście się wybarwiają już na takie, można powiedzieć, chorawe plamy, więc na pewno już jakaś choroba dopada. No wiadomo, mamy dużo deszczy, ale na to wszystko ma dużo zawiązanych pomidorków, tylko niestety liście już poobcinałam, bo były no nie za ciekawe. Już takie właśnie brzydkie bardzo. Więc również sobie go spróbujemy. Odmiana Szach. Chmury nadal takie burzowe, jeszcze nie pada, ale cały czas wisi to, że w każdym momencie nam tutaj się rozsypie deszcz. Więc szybciutko jeszcze weźmiemy sobie tutaj pomidorka z ogrodu. Tutaj taki przedziwny pomidorek dojrzewa. Jest to malinowy warszawski i również sobie go weźmiemy. Jest jakiś taki dziwny, powiem Wam, połączony. Więc zaraz sobie go odetnę sekatorem i również go sprawdzimy, jak smakuje. Malinowy warszawski, ale powiem Wam, bardzo zmutowany. Zobaczcie, tutaj choćby drugi pomidor z niego wychodzi. Bardzo, bardzo dziwny pomidorek, niekształtny. Chociaż te inne tutaj są bardziej kształtne. Można powiedzieć takie średniej wielkości. Ten jest akurat taki bardzo duży. Zobaczymy, jak smakuje. No i powiem Wam, w ogrodzie jeszcze te pomidorki za bardzo nie dojrzały, więc weźmiemy sobie ze szklarni, weźmiemy sobie taką odmianę, który akurat mi tutaj pęknął, złamał się. Weźmiemy sobie oto tego dużego okaza i będzie to szmaragdowa gruszka. Jeszcze go nie próbowaliśmy, pomidor ogromny, ma ogromne pomidory. No i zobaczymy, jak smakuje. Tutaj jest jeszcze żółta odmiana, ale on jest jeszcze troszkę twardawy, nie będziemy go zrywać. No i może weźmiemy sobie ten koktajlowy pomidorek zielony, który Wam tak zachwalałam, który ma, zobaczcie, ogrom pomidorków malutkich, ogrom kwiatków i ma zielone pomidorki. Ten już będzie dojrzały. Zobaczcie, tak wygląda. Malutki, taki można powiedzieć zielono-żółty, koktajlowy. I to jest Green Doctor Forest. Taka odmiana. Przesłodka, przepyszna. Bardzo Wam polecam tą odmianę. Już go próbowałam, więc dlatego wiem, jak smakuje. Ale pokażę Wam, jak wygląda w środku. No i jeszcze weźmiemy tutaj pomidorki, bo też są już pięknie dojrzałe. Jest to odmiana Kosowo. Są to duże malinowe pomidory, naprawdę ogromne. Duże zawiązuje pomidorki, zobaczcie. No to są po prostu kolosy. One są tak ciężkie, że chyba pół kilograma ma jeden taki pomidorek. Jest to niebezpieczne dla krzaka, dlatego że się łamią. No i też nie jest to praktyczne mieć takie właśnie duże okazy. Może lepsze pomidorki są średniej wielkości. No i testujemy smaki pomidorków. Oto szmaragdowa gruszka. Ogromny pomidorek. Można powiedzieć taki czerwono-pomarańczowy. Bardzo ciężki, bardzo duży.
Tak wygląda pod spodem. No, zobaczymy, jak będzie smakować. Tutaj pomidorki Arkon z ogrodu. Średniej wielkości, czerwone. Można powiedzieć takie popularne. Tutaj mam jeden szach. Również podobny, czerwony. No i tutaj taki malinowy, można powiedzieć. Malinowy, warszawski, jak sama nazwa, ale dziwny. Dziwny kształtem. Zobaczcie. Jakiś taki bardzo przerośnięty. Ale widać, że ma taką błyszczącą, mięciutką skórkę. Może będzie bardzo dobry. Pomidor z ogrodu. No i tutaj mam dwa Kosowo. Odmiany Kosowo. Bardzo duże pomidorki, takie można powiedzieć sercowe. Choć ten tak wygląda, a ten już jest troszeczkę inny, też taki nieregularny kształt, taki z tyłu popękany. Też ma gładką skórkę, będzie taki bardziej chyba malinowy. Więc przekroimy, no i zobaczymy, jak smakują. Mamy poprzekrajane, tutaj jest Kosowo, taki oto pomidorek w środku, mało pestek. Bardzo taki mięsisty, czerwony. Tutaj jest ten malinowy. W środku tak wygląda. Dużo ma pestek, ale również jest taki mięsisty. Tu jest szmaragdowa gruszka. Wyraźne pestki. Tutaj mamy szach. No i Arkon. Można powiedzieć, że one są bardzo podobne. No i od tych sobie może zaczniemy, jak smakują. Bardzo soczysty. Nie jest malinowy, taki bardzo słodki. Dużo soku, lekko kwaśny. Skórkę ma miękką. Można powiedzieć taki zwyczajny pomidorek. No i się rozpadało. Tutaj jest jeszcze Arkon. Również podobny. Ten jest o wiele słodszy, mięciutki. I ma również mięciutką skórkę. Jest, można powiedzieć, lepszy ten Arkon od tej odmiany szach. Zobaczmy teraz ten Kosowo, bardzo, bardzo czerwony, mięsisty, przepyszny, bardzo, bardzo słodziutki, super, odmiana Kosowo, polecam Wam, ja lubię takie pomidory, bardzo soczyste i słodkie. Zobaczmy ten malinowy warszawski. Jak smakuje? Już jest taki bardziej twardszy. Skórka jest miękka, ale mniej słodszy. No i ostatni na dzisiaj. Ten oto wielki okaz. Szmaragdowa gruszka. Widać, że ma dużo nasion. Ale w smaku, powiem Wam, nie jest za ciekawy. Mało słodki. Przeciętny, mogłabym powiedzieć, że taki zwyczajny pomidor, który jest również i ten mały. Najbardziej smakował mi odmiany Kosowo. Ten piękny, czerwony, malinowy pomidorek. I tą odmianę Wam właśnie dzisiaj polecam. Kochani, żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa, pa, pa!